Jeśli chodzi o liczby w Cavatinie, biorąc pod uwagę jakby całą sieć dystrybucji sygnałów audio, ale również wideo, to jest 40 km okablowania w całym obiekcie, łącznie 43 przyłącza sygnałowe. Wszystko zbiega się w 6 szafach teletechnicznych. Sieć dźwiękowa dystrybuowana przez ramę Auvitrana to aż 1120 kanałów fonicznych w jedną i w drugą stronę. 16 obiektów śledzonych przez system trackingu od Stage Tracker. 24 pulpity interkomowe, 8 stref rozgłoszeniowych, 12 kamer podglądu akcji scenicznej, 1 integrator Audio Plus. Tutaj mieliśmy w zasadzie wolną rękę odnośnie zastosowanych technologii, zaczynając od przedpowiedników optokorowych, które pozwalają nam na dostęp do sygnałów wejściowych w dowolnym miejscu sieci, później konwertując to za pomocą matrycy Auvitrana do dowolnych formatów, które na dzień dzisiejszy są wymagane, bo nie mamy jak niegdyś jednego standardu analogowego XLR-a, czy też ASA trzeciego, czy dawno temu MADI. Docieramy wszędzie, w każdym formacie, dzięki czemu użytkownik może zrealizować dowolnie skomplikowaną realizację, nie walcząc z każdym razem z systemem, tylko korzystając z dobrodziejstw tego, co ma i mając oczywiście świadomość pewnych ograniczeń, ale jeżeli ta świadomość występuje od początku, to nie wpadamy w pułapki, które te ograniczenia stwarzają. Zainstalowany system dystrybucji sygnału umożliwia Cavatina Hall nie tylko realizację wydarzeń na sali koncertowej, ale jednocześnie nagranie tych sygnałów w studio nagraniowym, czy podebranie sygnałów przez wozy transmisyjne, albo na przykład transmitowanie koncertów live, czy na przykład transmitowanie koncertów na patio, które znajduje się na dachu obiektu. Sygnały pomiędzy salą koncertową a studiem nagrań mogą być dystrybuowane albo w sposób cyfrowy, albo w sposób analogowy. Zostały zainstalowane 2 splittery audio, dzięki którym w sposób niezależny możemy regulować gainy systemów, czy to sali koncertowej, czy to studia nagrań. Mamy tu też oczywiście system inspicjenta zintegrowany z głośnikami rozgłoszeniowymi obiektu. Mamy system śledzenia artystów i kilka innych drobniejszych rzeczy. No, chociażby podgląd, który jest bardzo przydatny przy realizacji tego rodzaju spektakli. Większość zastosowanych tu technologii opiera się na komunikacji sieciowej, gdzie to, w jaki sposób wymieniamy sygnały, a tak naprawdę dane, zależy od urządzeń końcowych, a dokładnie ich oprogramowania, firmware'u, które w większości przypadków możemy sobie nawet bezkosztowo zmieniać w miarę postępu technologicznego i odkrywania nowych i wdrażania, upowszechniania nowych standardów, jeżeli chodzi o kodowanie na przykład. Teraz technologicznie w Cavatinie jesteśmy tam, gdzie nam pozwala tak naprawdę obecna technologia. Jesteśmy przygotowani do przyjęcia większości zespołów, jesteśmy przygotowani do przyjęcia chyba każdej cyfrowej konsolety fonicznej, jaką tylko można sobie wymyślić. Oczywiście jakby mamy konsolety foniczne zainstalowane i to wysokiej klasy, mamy zainstalowany cały system dystrybucji sygnału, natomiast ten system można dowolnie podłączać, rozdystrybuowywać, rekonfigurować. Głównym takim elementem, który wyróżnia jakby Cavatinę na tle pozostałych obiektów w Polsce, jest kwestia tej elastyczności. Elastyczności, która umożliwia podłączenie wszystkiego, czego sobie tylko wymarzymy.